Dzień dobry, zapraszam Was do mojego garażu. Pokazać chcę Wam trzy rodzaje baterii AAA. Znacie je, ale chciałem przetestować i sprawdzić dokładnie te akumulatorki. One są o tyle ciekawe, ponieważ one są ładowane poprzez USB-C. Każdy z nich ma ładowarkę, ale co ważniejsze, te akumulatory mają stabilizator napięcia, który utrzymuje cały czas na wyjściu 1,5 V. Pokażę Wam też sztuczkę, jak sprawdzić, czy bateria jest naładowana, czy nie jest naładowana. Naładowana jest bardziej skoczna, plastyczna. Widzicie? A bateria rozładowana będzie. O, nie odbijała się. Proszę bardzo, a tu mamy naładowaną. I rozładowana. Tradycyjne akumulatory w kształcie paluszków AA czy AAA mają 1,2 V. No i spory prąd płynięcia, który jest w pewnym stopniu, pokażę Wam bliżej, ryzykiem, ponieważ może powodować w przypadku zwarcia, a ma bardzo małą oporność wewnętrzną, nawet pożar urządzenia. W tym przypadku mamy stabilizator napięcia, w związku z tym te akumulatory, oprócz tego, są bardzo łatwe w użyciu, bo ładujemy je tak jak tradycyjne telefony komórkowe poprzez kabel typu C, USB-C przez 1,5 godziny, to w dodatku dokładnie zastępują nam tego typu baterie. Oczywiście kwestia ceny i pojemności. Cena kupiłem tak, w sklepie koło mnie kupiłem te baterie. GP, jak to woli. Jedna sztuka kosztuje złoty 75. Zł. Tej samej firmy baterie, ale twierdzą, że 50% większa pojemność. Podejrzewam niż te, prawda? Porównanie, ta sama firma jedne baterie, ta sama firma drugie baterie. Tutaj cena jednej sztuki wynosi 3 złote. W przypadku akumulatorów AAA, jedna sztuka kupiona na Allegro kosztuje prawie 15 zł, bez 2 groszy, 15 zł. Czyli w cenie jednej sztuki kupiłbym takich 8,5, a tych 5 sztuk. Prawdopodobnie mogę je naładować 600 razy, więc na pewno ten zakup się zwróci. Poza tym, no fajnie mieć w domu baterie, które zawsze są pod ręką, zawsze są pewne. No bo możemy je wyjąć z szuflady, naładować i użyć. Są sytuacje, kiedy często potrzebujemy kupować nowe baterie, na przykład ciśnieniomierz. Tam wchodzą 4 baterie AA i też można kupić AA oczywiście. I wtedy kupno na bieżąco nowych baterii dla osoby starszej. To jest spory wydatek, a tak zawsze posiada pod ręką naładowane baterie. Piloty, nie piloty. No w pilotach może nie, bo tam baterie w pilocie wymieniamy raz na ile? Raz na rok. W związku z tym ten zakup, cena 8-krotnie wyższa, by nam się zwróciła inwestycja po 8 latach. Ale jakieś radyjka, jakieś urządzenia, gdzie faktycznie zabawki dla dzieci, gdzie te baterie musimy zmieniać i akumulator 1,2 V byłoby trochę za małe napięcie, nie działa dobrze, musimy mieć 1,5 V, no to w tym przypadku taki zakup zwróci nam się bardzo, bardzo szybko. Przetestuję przez ten tester baterii i przede wszystkim będę mógł przetestować stosunek napięciowo-prądowy. Zobaczymy, czy napięcie przez cały okres rozładowania tych akumulatorów czy tych baterii jest na stałym poziomie, czy na przykład gwałtownie spada. Prąd będę chciał utrzymywać. Nastawiłem teraz sobie 0,5 A. Nie wiem, czy dla baterii nie za duży prąd rozładowania. Dla akumulatorka raczej nie. Jak coś, to oczywiście zmienię w trakcie eksperymentu i wszystkie one będą na tych samych zasadach eksperymentowały. Zobaczymy. Myślę, że te akumulatory, które mają przetwornik napięciowy, są w stanie przez cały okres czasu utrzymywać nam 1,5 V, a potem nastąpi rozłączenie po załadowaniu. Zobaczymy też, ile miliamperogodzin i ile milowatogodzin uda się z każdych z tych rodzajów zbiorników energii wyciągnąć. Także test dość fajny. Zobaczmy, jak to w środku wygląda. Akumulatorki spakowane są razem z przewodem USB typu C z dwoma wyjściami, czyli możemy jednocześnie ładować aż dwa akumulatory naraz.
Są dość lekkie tej wielkości. Tu mają to zapięcie USB typu C. Oczywiście przed eksperymentem one będą dokładnie przeze mnie naładowane. Wyjście USB typu C nie przeszkadza w obrysie. Ono jest z boku, także dość łatwo jest to podłączyć. Zobaczymy jeszcze, czy jak podłączę je do tutaj komputera, czy uzyskam jakiś efekt wizualny, czy coś się świeci przy ładowaniu. O! Migają. Migają na zielono w trakcie ładowania. Także też dość ciekawy przykład. Ja teraz zacznę od tych mniejszych baterii. Tu mam bałagan, zgubiłem je, czyli zacznę od tych baterii. Podłączę je do urządzenia i zobaczymy, ile miliwatogodzin uda mi się z tego uzyskać i przede wszystkim, jaka jest charakterystyka prądowo-napięciowa w czasie rozładowywania. Zbudowałem taki niedoskonały układ pomiarowy, ale dzięki temu bateria jest dobrze ulokowana i jest w stanie oddawać swoją energię. I trochę zmieniłem parametry. Dałem jednak 0,2 A, jeżeli chodzi o pobór prądu. Niestety bardzo szybko się rozładowała tutaj ta bateria. 304 mAh, 301 mWh. Napięcie cały czas spadało. W sumie godzina 31 minut. Tu jest napisane ten czas. W krótkim czasie, biorąc 0,2 A prądu, podłączyłem droższe baterie po 3 zł. Koniec testowania baterii. Druga bateria. Mamy 7,77 mAh, 8,69 mWh. Charakterystyka podobna, ale 3 godziny 53 minuty było w stanie dostarczyć nam energię ta bateria. A dokładnie tutaj macie tą baterię. Akumulatory się naładowały oba, także za chwilkę podłączę akumulator i zobaczymy, ile energii da. Zakończył się test akumulatora. Była też noc, więc troszkę czasu zajęło. Powiem wam, że spodziewałem się lepszego wyniku. Tym bardziej, że gdzieś opakowania mam. Wydaje mi się, że na nich pisało więcej niż się udało uzyskać. Już wam pokazuję, co się dzieje. Wykres nie zatrzymał się, jak się skończyło rozładowywanie akumulatora, więc jest taki trochę wydłużony, ale całość trwała 2 godziny 6 minut tylko. Tutaj mamy od godziny 12 w nocy do 2:05 był ten okres, kiedy liniowo cały czas prąd płynął i zobaczcie, napięcie też zachowywało się w miarę przyzwoicie. Tutaj spadło poniżej 1,05 V i prawdopodobnie BMS wyłączył w tej bateryjce działanie. Potem wróciło tu do wysokiego napięcia, ale już system przestał ją obciążać. Także zabezpieczenie jest BMS-owskie. Napięcie było cały czas stałe. Cały czas stałe. Tutaj nastąpiło takie rozłączenie, spadnięcie i powrót. Teraz twierdzi, że ma 1,5 V, ale na pewno nie ma w ogóle pracy. I co najważniejsze, 422 mAh, 602 mWh. Także wynik nie jest petardą. Zmieniłem parametry, dałem 2 ampery prąd, napięcie 0,5 V, tak jak wcześniej. Tak wygląda to z tym akumulatorkiem. Bardzo duży prąd, no bo to duży jak duży, przestało działać. Przestało działać po 45 sekundach. Nastąpiło wyłączenie BMS-a. Czyli wiemy, że te akumulatory nie są w stanie dawać nam dużych prądów. Dużych jak dużych, no 2 A. Za każdym razem biorę nowy akumulator, nawet jak tamten się nie zużył do końca. 45 sekund. Teraz ustawiłem 1,1 A i
Sprawdzimy, ile więcej energii uda się uzyskać z tego akumulatorka o połowę mniejszym prądem niż przy 0,2 A. To miało miejsce w testach porównawczych. Zobaczymy, czy będzie w stanie to, czy to będzie duża różnica, czy nieduża. Jak będzie duża różnica, no to wezmę 0,05 A. Jak nieduża, to na tym zakończę eksperyment. Wadą tego typu baterii, akumulatorków ze stabilizacją napięcia, czyli dające 1,5 V, jest to, że krzywa rozładowania jest taka, to niebieski kolor u góry. Cały czas mamy pełne napięcie około 1,5 V i bardzo trudno stwierdzić, jeżeli mamy już baterię zużytą, w którym miejscu jesteśmy jej rozładowania, ile jeszcze w sobie ma energii. Dopiero na samym końcu następuje gwałtowne załamanie, teraz tu widzimy, mamy 445 mAh, albo jak ktoś woli 662 mWh. No, poziom trochę lepszy od najtańszych bateryjek, a do tych najlepszych brakuje mu, no bo 770 do 1000 mAh mają te najlepsze akumulatory, baterie AAA. Tu mamy akumulator. Ale właśnie w tym momencie zaczął się prawdopodobnie po 4 godzinach 27 minutach zaczął się ostatni etap, kiedy ta bateria już nie jest w stanie ustabilizować napięcia i mimo obciążenia 0,1 A to napięcie zaczyna spadać. Nie minęło dużo czasu, 4 godziny 34 sekundy. Widzimy, że napięcie już gwałtownie spada. Jest 1,076 V, a to powoduje, że prawdopodobnie za chwilę wyłączy nam się proces rozładowywania testowy tego akumulatora z prądem 0,10 A. Prawdopodobnie system, który stabilizuje napięcie na poziomie 1,5 V, a akumulatorek jest 1,2 V, przestał działać. I teraz mamy napięcie bezpośrednio z akumulatora 1,076 V. No, to też pokazuje, że on jest mocno rozładowany, ale jeszcze jest w stanie dostarczać energię. Myślę, że urządzenia zasilane bateryjką AAA w tym momencie przestały już działać. Skończyło się 4,85 mAh, 710 mWh. Czyli zmniejszenie poboru energii o połowę, czyli do 0,1 A, spowodowało, że byliśmy w stanie w dobrych warunkach wyciągnąć z akumulatora o prawie 20% więcej energii, ale nadal to jest 485 mAh, 772 mAh posiadają dobrej klasy baterie AAAA. Takie w cenie około 3 zł, a te najtańsze 304, czyli tu mamy więcej niż najtańsze, mniej niż tej lepszej klasy, ale oczywiście główną zaletą jest to, że za chwilę naładuję ten akumulatorek i znowu będę miał przez długi okres czasu stałe, bezpieczne napięcie 1,5 V. Dopiero tu nastąpiło załamanie, spadek do 1,1, ale jeszcze i tak, mimo tego załamania, trochę energii akumulator był w stanie przekazać. Ta bateria jest na pewno super alternatywą, jeżeli chodzi o kupowanie bateryjek AAA, czy też bateryjek AA i wielu, wielu innych, ponieważ możemy nabyć chyba każdą baterię już zastąpioną przez taki akumulator. Stabilizacja napięcia, czyli dostajemy dokładnie takie napięcie, jakie mają baterie, a nie napięcie akumulatora 1,2 V, to jest duża zaleta. Wygoda obsługi, nie musimy mieć żadnej ładowarki, ładujemy to tak jak telefon komórkowy, tak jak kamerki z USB typu C, czyli naprawdę duża wygoda i mamy pewność, że zawsze pod ręką mamy naładowaną, pełną daną baterię, którą możemy użyć, czy w ciśnieniomierzów, czy w urządzeniu do badania ilości cukru we krwi, czy w aparacie, w kamerze, latarce, wszędzie tam, gdzie taka potrzeba istnieje. No i cena, w sumie 15 zł,
To nie jest dużo. 15 zł, jeżeli kupimy na Allegro. Także bardzo zachęcam Was do tego typu oszczędności. Jak widzicie, działa to, funkcjonuje. Nie wiem, oczywiście nie zrobiłem testów ilościowych. Nie wiem, ile razy można to naładować, rozładować. Myślę, że Wy wiecie, bo wielu z Was to używa i napiszecie mi, czy to jest rozwiązanie, które funkcjonuje przez kilka lat, czy dość szybko traci pojemność, ale znając akumulatory wiemy, że co najmniej 100, 200, 300 cykli one są w stanie wytrzymać. Wielkie dzięki, do usłyszenia.